Znamy z mitologii greckiej Milona zapaśnika. Milon był mały, byk był mały, Milon podnosił byka, byk rósł i Milon podnosił byka, który rósł i tym samym Milon rósł. Milon nie chodził na siłownię, Milon nie podnosił sztangi, Milon nie podnosił hantle, Milon nie używał kable, Milon nie miał dostępu do najnowocześniejszych maszyn, Milon po prostu miał swojego byka, którego podnosił i stał się najsilniejszym zapaśnikiem swoich czasów. No i teraz pewnie usłyszę od was, ale humanisto, ja nie mam byka, ja dlatego chodzę na siłowni, że nie mam byka. Więc skoro nie mam byka, to chyba potrzebuję sztangę, hantle, maszyny. Skąd przecież nie wezmę byka? No nie wiem, chyba że mam pole albo jestem chłopem, a nawet jak mam, to pewnie jakieś przepisy unijne zabraniają, bo to coś tam z bykami nie wolno robić. Ale słuchajcie, mam tutaj tą listę, co zrobić, jak się nie ma byka. Więc tak, przestańcie chodzić na siłownię. Bądźcie jak Milon Zapaśnik, nie chodźcie na siłownię. Kluczem do jego siły było to, że ten byk nie został wyprodukowany po to, ażeby go się dało coraz łatwiej podnosić. Byk, nie da się go uchwycić. Uchwyt to postawa siły. Sztangę bardzo łatwo uchwycić. Byka dużo trudniej uchwycić. No dobra, okej, przestajemy chodzić na siłowni, ale nie mamy tego byka. No to co mamy robić? Mamy kupić worki z piaskiem. Kręciłem już o tym odcinki. Powtarzam, kupcie worki z piaskiem. Kupcie ciężkie worki przemysłowe. Tanie, ciężkie, przemysłowe worki z piaskiem. Drążki stalowe, zwykły drążek stalowy jest bardzo tani. Jakieś porządne sznury, które utrzymują 40 kg, 150 kg, takie sznury istnieją, też są tanie. I zacznijcie podnosić worki z piachem. Worek z piachem to jest coś niesamowicie brutalnego. To jest coś, co sprawi, że urośnie wam siła i że jak wrócicie od czasu do czasu na siłownię, to zobaczycie, że nagle te sztangi olimpijskie, niezależnie od tego, ile tam talerzy nałożycie, są lekkie. Trzeba pokochać, bo czytam z kartki swojej, tak? Bo tutaj mam wszystko spisane. Trzeba pokochać ćwierć i pół powtórzenia i trzeba zdać sobie sprawę, że brak sukcesu równa się sukces. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że my mamy takie wrażenie, że jeżeli nie jesteśmy w stanie wykonać pełnego, pięknego, estetycznie przyjemnego powtórzenia z danym ciężarem, to w ogóle klęska, już wstyd się pokazać, to już lepiej używać lżejszego ciężaru, bo wstydzę się. Otóż nie. Mamy robić ćwierć powtórzenia, pół powtórzenia. Ma się nam nie udać. To też jest postęp. Ile powtórzeń zrobiłeś w tym ćwiczeniu? Zrobiłem 6 ćwierć powtórzeń, 2 pół powtórzenia i 1 powtórzenie na 75% z pełnego powtórzenia. Moim celem następnym razem to jest zrobić więcej pół powtórzeń, mniej ćwierć powtórzeń, więcej powtórzeń 75%, może dojść do 80% jednego powtórzenia. W ten sposób budujemy siłę. Pół powtórzenie i ćwierć powtórzenie są też miarodajne, jeżeli chodzi o postęp, więc droga do sukcesu, do pełnego jednego pierwszego ciężkiego powtórzenia, cięższego niż do tej pory robiliśmy, wjedzie przez pół powtórzenia i ćwierć powtórzenia. I na siłowni to oczywiście się wstydzimy, bo inni zobaczą, że nie jesteśmy silni. Ćwicząc w domu nie ma tego wstydu, nie musimy się nikomu tłumaczyć. Gra głośna muzyka, kibicuje nam nasza rodzina, kibicują przyjaciele albo kibicujemy sami sobie. I nie martwimy się, nie przejmujemy się, że ktoś dziwnie na nas popatrzy, co ta osoba robi. A szczególnie, gdy używamy naprawdę duże ciężary i robimy na przykład ćwierć powtórzenie czy pół powtórzenie jakimś olbrzymim ciężarem i inni na siłowni myślą, o, jemu się coś zaraz stanie, nie potrafi, nie wiem, biegną z pomocą albo informują i chcą nas wyrzucić, bo zbyt ryzykujemy. W ogóle siłownia nie zasługuje w większości wypadków na miano siłowni. To znaczy, nie wiem, siłownie współczesne zamieniły się w bezpieczniownie. I nie chodzi mi o to, że mamy ćwiczyć niebezpiecznie, tylko że naszym celem jest siła. Celem siłowni powinna być siła, więc
siłownia domowa z dedykacją, że tu liczy się siła. Ostatni punkt. Idealny trening. Oczywiście nie istnieje idealny trening. Są różne programy, różne rutyny treningowe. Zasada taka prosta, jeżeli chodzi o idealny trening, to jest jeden. Którakolwiek rutyna jest dla nas najcięższa, najbardziej kłopotliwa, najmniej komfortowa, ta rutyna, której boimy się najbardziej, powinna być rutyną, którą robimy za każdym razem, gdy ćwiczymy. Powinniśmy przyjąć taki pogląd, że stosujemy specyficzność w ćwiczeniach, to znaczy te ćwiczenia, które sprawiają nam największy kłopot, powinniśmy je robić. To jest tak na ogół. A teraz podam Wam, moim zdaniem, idealną rutynę. Będziecie robić tą rutynę, gwarantuję Wam sukcesu, jeżeli chodzi o wzrost siły, masy i wszystkiego po kolei. Cztery ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie, martwy ciąg Zerchera. Martwy ciąg Zerchera to cały łańcuch tylny, łydki aż po kark, całe plecy, bicepsy izometrycznie, nawet trochę klatka tam pracuje. Jak najcięższe martwy ciągi Zerchera, to jest świetne pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie to są dipy, inaczej pompki na poręczach, najpierw ciężar własnego ciała, potem ściskać worek z piachem między nogami, albo przywiązać ten worek z piachem, jak chcecie, możecie mieć plecak też wypełniony jakimiś kulami z piachem, jakimiś kamieniami, wszystko jedno, chodzi o dodawanie oporu. To jest świetne ćwiczenie na klatkę, na tricepsy, ale też pracują, szczególnie jak mamy ten worek z piachem między nogami i ten plecak, to pracują mięśnie brzucha, stabilizują, pracują barki, stabilizują. Wszystko tutaj pięknie pracuje, więc drugie ćwiczenie to dipy. Trzecie ćwiczenie to po prostu podnoszenie z ziemi worków lub worka z piachem ciężkiego i położeniu go raz na lewym, raz na prawym barku. Wtedy można go sobie tam trzymać izometrycznie, położyć i znowu podnosić. To są świetne ćwiczenia na barki, na ramiona i cały czas oczywiście pracują też nogi, brzuch, plecy, wszystko po kolei. Ostatnie z ćwiczeń to workami lub workiem po prostu uginanie bicepsy, uginanie ramiona, praca z bicepsami, ale nie taka doskonała, że my sztywno stoimy i pracuje tylko biceps, tylko właśnie wręcz ciężkie worki i mamy używać całe ciało, żeby wykonać tą dośrodkową, pozytywną część powtórzenia i wtedy stabilizujemy się, trzymamy izometrycznie i powoli odśrodkowo opuszczamy, żeby maksymalnie ćwiczyć te bicepsy, a przy okazji to oczywiście pracuje całe ciało. Raz prawy biceps, raz lewy biceps i tak na przemian. I koniec. Oto są cztery ćwiczenia, które razem złożone tworzą idealną rutynę. Jeżeli nie mamy byka, to miejmy chociażby worki z piachem. Milon nie miał siłownie. Milon po prostu podnosił to, co było niewygodne, ciężkie i stał się sławnym, wielkim siłaczem, zapaśnikiem.